Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcineczku z FNF-a. Wiem, że jestem do tyłu, ale spokojnie, nadrobimy wszystko. Dzisiaj jesteśmy we Flippim. Flippim, dokładniej Flippi, który jest w drugiej fazie. Jak widzicie, nasze menu już inaczej wygląda. I od razu powiem, że jestem w trakcie przeprowadzki, więc dlatego tych filmów jest mniej. Zobaczmy sobie story mode od razu. Tak więc pamiętajcie o tej łapeczce w górę. No i lecimy. To oczywiście znamy, bo to jest pierwsza piosenka. I muszę pamiętać, żeby tych granatów... W sumie nie pamiętam, czy tych granaty miałem kliknąć, czy nie. Także będzie zabawnie. Chyba miałem nie klikać. I tym razem zobaczcie, że boyfriend trzyma swoją dziewczynkę na rękach. To już jest w ogóle coś ciekawego. I jeszcze mają nowy outfit. Inaczej wyglądają w tym sensie. O nie. No, nie mogę tak pisować. No mówię, znowu miałem przerwę od kompa. Także cały czas... O, widzicie? Tu są te strzałki, które są niewidzialne, więc je trzeba trafiać. Znaczy niewidzialne, one są takie zakamuflowane, o. Tak dokładniej mówiąc. Okej, trzy mise. Nie ma jeszcze tak źle, powiedzmy, że... Drobny wypadek, ale jest trudny. Naprawdę nie jest łatwy, więc boję się, co będzie w tej drugiej fazie, bo generalnie to demo ma drugą fazę. No jak widzicie, małe zmiany graficzne. Także jestem ciekaw, co się będzie działo. Meres mod także coraz bliżej. Już można powiedzieć, że 3 tygodnie w sumie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mamy też pewne małe problemy. Ale o tym wszystkim będę mówił w trakcie wydania moda. Jak to było, co się działo i jak to nam wyszło, co nie? W sumie sami ocenicie. Kto się najbardziej przysłużył? O! Oczywiście każdego twórcę będziemy mieli wypisanego, wiadomo. No i 6 miejsców, dobra. Ale accuracy na dobrym poziomie i znowu się zagapiłem. Oj, widzowie, jest słabo. Nie pamiętam, czy mu ta krótkofalówka się świeciła, wiecie? Jeżeli tak, no to jestem ślepy, albo nie pamiętam po prostu. I no wtedy byłem ślepy. Dobra, tych granatów miałem nie dotykać. Dobrze, że tak zrobiłem. I teraz Flippi się wściekł, zobaczcie to. Rozerwał komuś... On dosłownie kogoś przerobił na pomidorową. Albo na barszcz czerwony, co kto woli. Co wolicie, widzowie? Możecie napisać komentarz. Jaki uśmiechnięty BF. Ej, serio ładnie to wygląda. I ta GF taka casualowa, wiecie. W jeansach. Znaczy w jeansowej... W jeansowych spodenkach? Chyba? Bo to spódniczka chyba nie jest. Tak, i generalnie jeżeli chodzi o tego moda, to muzyka w menu jest naprawdę, naprawdę głośna. Powiedziałbym, że aż do przesady. Teraz trzeba się odpalić. Bo już mam 2 misa. Wiecie co? Zapominam o tych przedłużanych. To jest jakby moje największe takie... No największa słabość. I podwójne. Zaraz powiem, że wszystko, ale nie no. To zależy też od dnia. No i patrzcie, co zrobiłem. 2 razy kliknąłem. Dobra, ale nie ma tak źle, powiedzmy. Chyba, że nagle zacznie rzucać nożami, tym swoim karambitem, czy co to jest. Powiem szczerze, że bardzo udane demo. O, i teraz mi idzie ładnie, dobra. No prawie, prawie. Musicie mi wybaczyć, ale jako, że na co dzień już nie gram, tylko mam sporo spraw na głowie, to niestety... Wow! Po prostu chodzi mi o to, że często mam dni bez grania, także... Trochę z prawy wychodzę. Albo mi się wydaje, albo pierwsza faza była dla mnie trudniejsza, tak jakby. Chociaż nie, no to też jest trudna, nie mówię, że nie. Nie będę tutaj kozaczył, bo zaraz on przywali takim atakiem. Pewnie już się ze mnie śmiejecie, bo oglądaliście. Wiecie, co mi się stanie. A, 10 misów, niestety. Bardzo chciałem mieć poniżej 10. Muszę uważać na granaty, bo mogą jeszcze raz wyskoczyć. Jak myślicie? Mi się wydaje, że... O, zaspamowałem.
Jestem ciekaw, co będzie w trzeciej fazie Flippiego, bo zakładam, że zrobią trzecią. Zawsze jest do trzech. Też niekiedy jest do czterech, pięciu nawet. W sumie zależy od moda. Dobra. 98 accuracy, 15 misów, na coś takiego. Moim zdaniem nie poszło nam tak źle, bo zawsze mówię, że razem nam idzie, wiadomo. No i mamy naszego Flippiego, który tutaj zakrwawiony leży na tym menu. Dobra, nie ma niczego w freeplayu, spoko. Tak więc tak by wyglądał Flippy, faza druga. Mam nadzieję, że wam się podobało, to i tak jest póki co demo, więc pamiętajcie o tym. Dzięki i cześć!